Bezskutecznie próbują skontaktować się z gwiazdami. On odbiera telefony od gwiazd. Kiedy inni tylko zadają dziesiątki pytań, on rozmawia. Nie mam pytań. Wywiad Szymona w Radiu Z. Najgorętsze nazwiska polskiego show biznesu w rozmowie z Szymonem Majewskim. Nie mam pytań. W każdą niedzielę po 18:00 tylko w Radiu Z. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu Smerfy Poszukiwacze Zaginionej Wioski. Reklama. Donald Tusk znowu wezwany do prokuratury. Chodzi o śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. Jest kompromis w sprawie nauczania indywidualnego. Rodzice niepełnosprawnych dzieci dogadali się z Ministerstwem Edukacji. Rusza festiwal literacki Apostrof. Posłuchajcie, jakie będą atrakcje i gdzie ich szukać. 7:00. Wiadomości Radia Z, Michał Adamiuk. Prokuratura Krajowa chce przesłuchać Donalda Tuska w jednym z wątków śledztwa smoleńskiego. Wezwanie do stawienia się w charakterze świadka zostało już doręczone szefowi Rady Europejskiej. Joanna Kamolka w studiu ze szczegółami. Witaj. O co śledczy chcą pytać Tuska? A wachlarz wątpliwości prokuratury, które będzie chciała podczas przesłuchania wyjaśnić, jest spory, bo warto przypomnieć, że poza głównym śledztwem dotyczącym samej katastrofy, prokuratura bada też wątki dotyczące niedopełnienia obowiązków, to już po katastrofie, przez urzędników państwowych. Śledztwo dotyczy też tak zwanej zdrady dyplomatycznej. W tej sprawie doniesienie złożył Antoni Macierewicz. Zdrada dyplomatyczna ma dotyczyć przede wszystkim tego, czy po 10 kwietnia zgodnie z prawem prowadzone było śledztwo, dlaczego nie do wszystkich czynności prokuratorskich Rosjan dopuszczani byli Polacy, wreszcie dlaczego ówczesnemu polskiemu rządowi nie udało się odzyskać wraku Topolewa i tak zwanych czarnych skrzynek. Mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Donalda Tuska, powiedział Radiu Z, że, tu cytat, jest zaskoczony tym wezwaniem i odbiera je jako polityczną próbę przykrycia afery związanej z Karakalami i Antonim Macierewiczem. Wybory samorządowe i referendum jednego dnia będą o kilkadziesiąt milionów złotych droższe niż przeprowadzane osobno, bo muszą być oddzielne urny, lokale i komisje, przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydent sugeruje, by 11 listopada przyszłego roku przeprowadzić razem wybory samorządowe i referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Jak wyjaśnia Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego, według obecnych przepisów o referendum nie można tego głosowania łączyć z wyborami. Ten koszt dodatkowych 30 milionów złotych na urny stałby się dodatkowym kosztem przeprowadzenia takiego referendum, gdyby ono miało się odbywać tego samego dnia, kiedy wybory samorządowe. Plus dodatkowe osoby pracujące w tych lokalach dodatkowych. Nie ma żadnej oszczędności polegającej na tym, że przeprowadzają głosowanie te same komisje. Data przyszłorocznych wyborów samorządowych 11 listopada wynika z kodeksu wyborczego. To są wiadomości Radia Z. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnić od Ministerstwa Edukacji w związku ze zmianami w przepisach o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych. Według niego wprowadzenie tych zmian może spowodować izolację takich uczniów. Resort tłumaczy, że po reformie będzie wręcz przeciwnie. Na dzisiejszym spotkaniu minister Anny Zalewskiej z rodzicami udało się osiągnąć kompromis. Jeżeli faktycznie te rozwiązania, które dzisiaj przedstawiono, wejdą w życie, to naprawdę otwiera to nowy rozdział i poprawia jakość kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Możemy liczyć na to, że mnóstwo dzieci trafi do szkół, z czego bardzo się cieszymy. Mówi Leszek Kołodziejczyk, prezes Fundacji Mierz Wyżej. Nowe przepisy mają sprawić, że nauczanie indywidualne będą mieć tylko te dzieci, które nie są w stanie chodzić do szkoły. Standardem ma być obecność niepełnosprawnego dziecka w ławce. Nowe przepisy będą jeszcze konsultowane i wejdą w życie we wrześniu. A dziś rusza Międzynarodowy Festiwal Literacki Apostrof. Druga edycja tej imprezy będzie odbywać się w 8 miastach. Gdzie? O tym Lucyna Półżyczka. To Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Łódź i Szczecin. W programie jest ponad 70 wydarzeń. Z czytelnikami spotkają się m.in. David Lagercrantz, autor kontynuacji słynnej sagi Millennium, Graham Masterton, Charlotte Link i Katia Ketu, a z polskich twórców m.in. Hanna Kral, Jakub Żulczyk, Dorota Masłowska i Wojciech Kuczok. W programie są też debaty i koncerty. Wystąpią m.in. Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski oraz Pablo Pawoj Ludziki. Kuratorem festiwalu jest pisarz oczywiście Szczepan Twardoch. Festiwal Literacki Apostrof potrwa do niedzieli. Będzie można skorzystać też z pomocy ekspertów, którzy pomogą ułożyć listę książek dopasowaną do upodobań. To były wiadomości Radia Z. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Będzie cieplej. Synoptycy obiecują, że weekend nawet około 30 stopni. Jutro najcieplej będzie w Warszawie i Wrocławiu do 21. Na południu spodziewamy się po południu burz. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Noc będzie ciepła do 11 stopni na Śląsku.